żeby nie było. Daje dźwięk? Daje. Tadam, proste. Cały świat czekał na taki wykrywacz metali. Każdy grzybiarz chyba. Każdy grzybiarz, tak. Zaczął się sezon grzybowy. Kto żyw, śmiga do lasu, żeby uzbierać jak najwięcej grzybów. Każdy ma swoje miejsce i swoją tajemną metodę. A ja dzisiaj będę zbierał grzyby wykrywaczem metali. Już mam pierwsze efekty. Posłuchajcie. I zobaczcie. Grzyby też dają sygnały przez wykrywacz metali. Są znajdowane. Zobaczcie. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. Ale żeby znaleźć te grzyby wykrywaczem metali, to trzeba go odpowiednio ustawić. A ja znalazłem tą metodę. A ja tradycyjnie będę poszukiwać grzybków, to znaczy na oko. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Tutaj w moim wykrywaczu mam tajemnicze ustawienia, o których wam powiem w trakcie tego filmu. To jest moja tajemnica, to jest mój sukces na grzybobranie. Krzysiek dostraja swój wykrywacz, aby znaleźć swoje grzybki. Ja już swoje pierwsze mam, spójrzcie sami. Tu jeden. O, zobaczcie jaki ładny. Jeden. Tu kolejny. Ze ślimakiem fu w środku. Muszę go wydobyć. Obrzydliwe. Kolejny. I tutaj mamy takiego maluszka. O. Oby więcej takich ładnych. Ewelinka wypatruje kolejne grzybki. Prawdziwki, a ja znalazłem, zobaczcie, tutaj kanie. Zwróćcie uwagę, jak wykrywacz sygnalizuje kanie. Daje dźwięk, tak jak na złoto, jak to Ewelinka mówi. Natomiast ja nie zbieram kani, niech ona tutaj sobie zostanie. I kolejne grzybki wpadają do mojego wiadereczka. O. Zobaczcie, jakie ładne. I teraz pytanie, czy w ocet, czy do suszenia? Wykrywacz jednak dobrze dostroiłem. Zobaczcie. Jest sygnał. Podbierzemy. A jest to odpowiedni sygnał, zobaczcie, na pod grzybka, na prawózka. Pod grzybka, mówię, na prawózka. Szukamy dalej. Jest jeden, o, tak jak mówiłem, powinno być więcej. Zobaczcie, nic nie widać, wykrywacz to widzi. Na oko byśmy tego nie znaleźli. A, jaki maluszek, zobaczcie. Jest drugi. Szukamy dalej. Czy coś tu jeszcze jest? O, to. A, tu jest, to nie to, to odrzucamy. Czy jest jeszcze jakiś sygnał tutaj? Czy jest jeszcze jakiś sygnał? Nie widać, nie widać. Jest tu jeszcze coś. A to jest ten wcześniejszy. O, tu coś mamy. A, jest, zobaczcie. Jak się ładnie odsłonił. Ten to elegancko wygląda. A sygnał jaki miał mocny. Jak może nożyk? Dzwon, patrzcie. Piękny. A. Ewelinka znajduje na oko, a ja mam swój tajemniczy sposób. Znajduję takie oto prawdziwki na swój wykrywacz metali. Ten malusi na pewno będzie w ocet. O, jest taki ładny. A spójrzcie, jak kucnęłam do tego, to tutaj kolejny. Piękny. Chodź, maluszku. Do wiaderka.
Nikt by nawet tego na oko nie zauważył. Jest tu poszycie z liści, a wykrywacz daje dźwięk. Moja strategia się sprawdza. A teraz wam pokażę, co tutaj jest, jak on wygląda. Patrzcie, piękny, piękny, przepiękny grzybek. Żeby nie było, daje dźwięk, daje. Tadam, proste. Cały świat czekał na taki wykrywacz metali. Każdy grzybiarz chyba. Każdy grzybiarz, tak. Każdy, kto szuka grzybów. A ja tam już dalej widzę grzybka, ale to już na oko. Bo nie wszystkie oczywiście znajduje wykrywaczem metali. A to jest ten grzybek, co mówiłem, że na oko. Jeden i z boku jest drugi. Ale jaki ładny. Także szukamy wykrywaczem i szukamy na oko. Rozglądam się jak dzik, bo za mną już idzie pełno ludzi. Jest sezon, to tutaj jest po prostu w tym lesie gęsto. A daj zobaczę, jak twoje grzyby dają znać. Dają? No, pewny sygnał. Pewny. Pewny sygnał na grzyba. Na grzyba, tak jest. Chyba będę tu na kolanach chodzić. Ale ile tych grzybów tutaj jest? Ja też sobie pomagam w ten sposób, że te liście też odgarniam. O. Jak ten wykrywacz działa? Przekręcamy się, ominęłem. Tak. No nie zasygnalizował. No proszę. Bo może po prostu cewka na niego nie najechała, a oko nie widziało. No i idziesz, panie. Jeszcze raz pokaż. Działa. Działa. A tu się schował kolejny grzybek. A, mamy go. Ale tego znalazłem na oko. Jaki przepiękny. Powiedzcie sami, prawda? Piękny grzybolec w mchu. I powiem wam, że jak się tylko kucnie, zauważy się jednego, się kucnie, to dookoła widać lepiej. Będę na kucaka chodzić. Tu jeden, patrzcie. Tutaj drugi, cyk, kolejny i tutaj taki maluszek. Tu jest sygnał, ale to nie na grzybka. Podkopiemy, zobaczymy, co tutaj jest. Bo jak wiecie, wykrywacz metali nie służy tylko do poszukiwań grzybków, ale też przedmiotów metalowych, które są w ziemi. Teraz użyję ręcznego wykrywacza metali, żeby precyzyjnie namierzyć ten sygnał. On jest tu w dołku. Jest. Jest, jest, jest. Zobaczcie, jest i moneta. Wykrywacz widzi monety, widzi grzyby i też inne rzeczy. Śmigamy dalej, bo nadciąga watacha grzybiarzy za nami. Co tu się dzieje w tym lesie? Jeden chce być szybszy od drugiego. Rwą sobie szaty, żeby tylko jak najwięcej uzbierać grzybów. A tutaj Ewelinki tajemniczy sposób na zbieranie grzybów. Wypatruje je. Dlaczego nie będzie? Z punktu widzenia czworonoga. No bo tak z dołu lepiej widziałem. Dzwonię do Eweliny, bo się gdzieś zgubiła, a tu nie ma zasięgu i to jest problem w tych lasach. Trzeba zamiast się skupić teraz na szukaniu grzybów, to poszukiwaniu ukochanej. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Masz coś? Ewelina, myślałem, że się zgubiła, ona tam ma sporo grzybów. Także lecę tam szukać, bo już się zmartwiłem i to mocno. Poruszając się po lesie trzeba być ostrożnym, żeby się nie zgubić. U mnie już mało brakowało, bo już Krzyśka wołam, bo nie mogłam się odnaleźć. Ale znalazłam bardzo dużo grzybków w jednym miejscu. Jest ich 16 albo 17. Zaraz zaczniemy liczenie. Jeden.
dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a to się nadaje, siedem, osiem, chyba go kopnęłam, dziewięć, dalej, o, tutaj takie małe, dziesięć, jedenaście, kolejny, dwanaście, trzynaście, odłożę, nie depszuj po nich, trzynaście, czternaście, piętnaście, będzie 16. Tyle, o ile mi się udało zauważyć. 16, miałem 16, tak? Jeszcze tu posprawdzam swoim sposobem na kolanach. Zobaczcie, jak pięknie. Kurde, ale farta miałam. Mami, jednego jeszcze ja. Biegniemy do Ewelinki, bo znalazła kolejny wysyp grzybów. No i teraz czyj sposób lepszy? Mój na oko, czy twój na wykrywacz? Tu jest jeden grzybek, a jak brzęczy, zobaczcie, tu jest drugi, jaki duży, jakiś tak słaby sygnał dalej daje. Tutaj są kolejne, zobaczcie, grzybki i tu jest, i tu jest, i tu jest, i tam jest. 8 albo 9 sztuk. To wycinamy. Biegłem jak szalony, krzyczałaś, myślałem, że coś się stało. Aż się spociłeś? Aż się spociłem. To jest jeden. Proszę. Drugi. A zobaczcie, ile już tam jest w tym wiaderku. Trzeci. O, pięknie, piękne grzybobranie. Czwarty. Tylko cicho musimy się zachowywać, bo tam słychać innych, jak nazwyczają, to tu przyjdą. Wyzbierają nam wszystkie grzyby. A samochodów po drodze, jak jechaliśmy, to było co najmniej 50. Piąty. I mandaty. I mandaty też. A, pamiętajcie, bo nie można wjeżdżać do lasu, bo mandat. Pięćset. Szósty. 500. A tymczasem. Siódmy. A. Ósmy. Ósmy. Jeszcze. Jak kosi, zobaczcie, w naturalny sposób. Ale ja i wykrywaczem też mam sygnały na... Dziewiąty. Grzyby. I dziesiąty. Poczekaj, 10 było i... Tak, 10. Ale jeszcze popatrzymy, to może coś jeszcze wyskoczy. Także kolejne moje, moja kupeczka kolejna. Bierzemy wykrywacz. O, jak rodzina, to i sygnał od razu pewniejszy. A, piękne. Piękne. No to dzięki mnie, bo ja jak złoto. O tym nie pomyślałem. No widzisz. Cyk, pyk i prawie cały wiaderek. W tym miejscu ktoś znalazł ładnego prawdziwka robaczego, pociął go i zostawił to na ziemi, a ja wykrywaczem jeszcze tutaj przepenetruję, odgarnę też liście, bo jak sygnałem mnie złapie, to zawsze mogę wyczytać to, czy zauważyć na wzrok. Nie ma, idziemy dalej. A tutaj puszeczka po jakimś grzybiarzu. Normalne to w sezonie spotkać coś takiego w lesie. Sezon grzybobrania uważamy za otwarty. Stosowaliśmy dwie metody, naturalną na wzrok i tą moją na wykrywacz metali. Winien wam jestem powiedzieć o tych najlepszych ustawieniach, no i jaki wybrać wykrywacz do poszukiwań grzybów. Pewnie się rozczarujecie. Niestety nie ma takiego wykrywacza i nie ma takich ustawień. Najlepsi tylko mogą spowodować to, że ten grzyb jednak
wykrywacz zasygnalizuje, natomiast dla Was no niestety nie ma. Najlepszą metodą jest metoda naturalna, czyli metoda na oko. Jak sami widzieliście, przedstawiliśmy godzinę życia grzybiarza i poszukiwacza z takim lekkim humorem, żeby Wam poprawić nastrój i też Was zmotywować do tego, żebyście po prostu udali się do tego lasu, bo las to natura, las to spacer, las to samo zdrowie. Godzinka poszukiwań i spójrzcie, ile nazbieraliśmy. Jest tu gdzieś około 60 sztuk, także tak się tą prezentuje. Grzybki, jak widzicie, różnej wielkości, i duże, i małe, duże do suszenia, małe do octu. Ludzi było na pewno sporo przed nami, no bo były ślady. Też co nieco zostawiali. I tak jeszcze od siebie na koniec chciałabym Wam powiedzieć, żebyście uważali na siebie w lesie, żebyście się nie zgubili i parkowali oczywiście bezpiecznie auta, bo jeżdżą i rozdają mandaty. Mandat 500! 500! Za wjazd do lasu. Znalazł się taki jeden rodzyneczek, inny od wszystkich. Także to są nasze grzyby, znalezione dzisiaj. Do domu możemy wracać. Ponad 60 dobrej maści grzybków, że tak powiem, które będą ususzone i będą służyły nam do sosów. Do bigosu, do pierogów. Do pierogów i na święta. Niech ten widok Was motywuje, żebyście jutro wstali i udali się też na grzyby. Żeby nie mój wykrywacz, to nie byłoby tych grzybów. Niech mu będzie. Sami widzieliście, jaka to jest skuteczna metoda na znajdowanie grzybów w lesie. Wykrywacz, wykrywacz. A tak na poważnie, jeżeli byście potrzebowali jakiś wykrywacz metali, niekoniecznie do poszukiwań grzybków, kontaktujcie się ze mną. Udzielę Wam informacji, doradzę, co jest skuteczne do poszukiwań. A oczywiście później macie opiekę taką, że jeżeli nie będziecie sobie radzić, możecie do mnie przetelefonować, a ja Wam z poziomu na przykład telefonu czy komunikatorów przekażę informacje na te najskuteczniejsze poszukiwania grzybów. Dziękujemy za oglądanie. Z uśmiechem na twarzy kończymy ten film i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie! Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.